Chociaż kochani, nie tylko wiosnę, latem czy jesienią natura jest piękna, również w zimie. Wszystko posypane śniegiem niczym cukrem pudrem. Wygląda bajecznie, wygląda smacznie, w sensie pięknie. Niedawno odwiedziłem gospodarstwo hodowli krów mlecznych. Byłem ciekawy, kto stoi za jakość i smak mleka użyty do produkcji serków alimentacyjnych. Tam poznałem Anię. Przy okazji okazało się, że ma talent do pieczenia. A oto Ania, zapraszam Cię. Razem z Anią idziemy się spotkać z dwoma blogerkami. Natalia z Poezji Smaku oraz Olgi Smile. Słuchajcie dziewczyny, mamy niezłe zadanie dzisiaj, żeby przygotować dwa dania na słodko. I Ania będzie sędzią, będę oceniła, czy po prostu damy radę z tym, czy nie, ale myślę, że damy radę, nie? No damy. No to super. Słuchajcie, zapraszam tam, idziemy piec. Chcieliśmy serdecznie podziękować za możliwości gościenie w tych pięknych domkach należące do Fundacji Leny Grochowskiej na terenie Pałacu i Folwarku Łochów. Tak, prowadzimy tutaj nasze działania i warsztaty rzemieślnicze. Będziemy tutaj właśnie piec z tymi pięknymi tutaj blogerkami, mistrzyni cukiernicy w całej polskiej blogosferze. Proszę na nich trzymać kciuki. Zapraszamy i trzymam kciuki, nie mogę się doczekać. Dziękujemy. Olgo, słuchaj, mamy niezłe zadanie, ponieważ musimy przygotować we dwoje drożdżówki. Będziemy super zrobić serkiem almety jogurtowym, do tego jabłka i kuszonka. Zaczynamy odrobinę ciasto, wszystko będzie w tej misce. Czy w ogóle wiedziałaś, że pani Ania ma hodowlę krów mlecznych i mleko z tych krów trafia między innymi do serków alimentacyjnych? Z dobrej jakości składników wychodzą najlepszej jakości produkty. Dokładnie. W ten sam sposób ja gotuję oraz taki sam podejście ma almety. Dlatego jest taki puszysty i super smaczny. Wyjdą nam świetne drożdżówki. O tak. Olga, udało się. Pięknie. Piąteczka. Mamy to. Cudowny, pachnący i super wyglądający. Mam nadzieję, że pani Ania będzie zadowolona. Pani Ania jest takim mistrzem cukiernicy, że my musimy dopieścić nasz sernik, żeby było palce lizać. To do roboty. Chcę pachnąć. Świetnie wymieszany sernik, widać czarne kropetki od wanilii, czuć wanilii oraz trochę cytrynę. Ale cudowne, kremowa, piękna masa. Z dobrego sera, gęstego. Tak. Puszystego. Ale piękny sernik, ja mam karmel. Karmel gotowy, tak. To polewamy. Teraz czas na werdykt, ponieważ upiekliśmy już dwa cudowne dania. Pierwsze, razem z Tobą Olgą, robiliśmy cudowne drożdżówki z serkiem almety jogurtowym i jabłka, i kuszonką maślaną. Palce lizać. A z Tobą Natalią zrobiliśmy super fajny sernik waniliowy z polewą z karmelem solonym. Natalia i Olga oraz ja mamy nadzieję, że trafiliśmy w gust i że ocenisz bardzo wysoko nasze tutaj danie. Spróbujemy, zobaczymy. Od czego zaczynasz? Od drożdżówki. To śmiał, częstuj się. Kruszonka super. Smakuje jak mojej mamy. O, wow, komplement. Udało się. Udało się. Bardzo dobra. Yes. Super. Teraz czas na sernik. Super. Delikatny. No. Wyjątkowy. A karmel? Słony karmel. O, słony karmel. Czy jest puszysty? Bardzo puszysty. Czy jest miękki, lekki? Mięciutki, wilgotny. Tak. Super. Udało się. Brawo. Dawid, w sumie można powiedzieć, że mam w tym swój udział. Almety z naszego mleka się sprawdziło. Na bank, 100%. Dzięki. Kochani, gdyby nie było tacy hodowcy jak Ania, nie byłoby mleko, nie byłoby serków almety, nie byłoby przysmaczne wypieki. Dziękuję Ci bardzo, Aniu. Dzięki. Dziękuję również, Natalia. Dziękuję.
Dziękuję Ci bardzo, Olga. Dziękuję. Wspólnie robiliśmy cudowne wypieki, a Wy, kochani, widzimy się już w kolejnym odcinku Kobiety Almetty. Do zobaczenia!